Mission accomplished. Biegniemy pomóc pewnej dziewczynie. Oj, co on tutaj tak stoi? Dobra, nie jest wrogi. Jedziemy, biegniemy pomóc pewnej dziewczynie, która ma problem ze swoim klientem. Takkolwiek to brzmi. Nie będziemy im przeszkadzać, niech sobie walczą. Ci zaraz już któryś raz schodzę. Oj. Schodzę z tej wielkiej góry. Wchodzę i schodzę. Robimy jednego questa. Schodzimy na dół, wchodzimy na górę. Oddajemy questa, schodzimy na dół, wchodzimy na górę. Jeszcze odwiedzę sobie kowala może w mieście, bo mam dużo chyba kasy. 5700, sporo stafu do sprzedania. Mógłbym to opchnąć. Moglibyśmy trochę sobie sprzętu... O, brak strzał. Sprzęt ulepszyć. Właśnie, mało drzewa, zawsze mało drzewa. A drzewo jest niezbędne do znowu ulepszania okrętu mojego. Jeszcze, gdzie ten kowal nieszczęsny jest? W tym miasteczku. Magazyn. Kowal jest tutaj. Dobra, zaraz kowala jeszcze odwiedzimy. Może od niego kupimy trochę drewna. Talking about her crazy client earlier, and I wanted to help. Fine, but you have to do as I say. No games. I know that already, because you never let me have any fun. I'm going to talk to Damalis's client and see what he has to say. I've been here, spying, and I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help? Let's hear it. Let me think. He said something about having to meet someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why? To get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh, he said their name. Vinomenis. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely. You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. Ciekawe, Phoebe jest taką postacią, która ciągle się koło mnie kręci. Ciągle za mną podąża. Była w Atenach, była w domu... jak on się nazywa, tego Asterixa i Obelixa, który nam tutaj gdzieś się zbagował. No nieważne, ale była w jego domu, pojawiła się w mieście, do którego przybyłem, teraz jest w tej okolicy. Teraz, gdzie to była ta Ateny? O, tu jest, jak on się nazywa? Perikles, właśnie. Perykles zwany zbagowanym we wiosce rybackiej. Dobrze, porozmawiaj z klientem. Do I know you? No, but I know you. If Miron sent you,
Tell him I was going to pay him back this very night. No one sent me. We need to talk. I know you're up to something. Something? Something could be anything. You have nothing on me. Jesteś umówiony, to wiem. Jesteś umówiony w chlewiku. You're going to Fair's pig farm and meeting some like-minded person there, I hear. Where did you hear that? You're wrong. Dead wrong. Nie mam pojęcia, co ma zrobić. Masz, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale trzymasz dowód sprzedaży. You're getting a bill of sale. A bill of sale? Chyba nie do końca uważnie słuchałem Phoebe, co mówiła. Wait! Thief! Thieves! A, i dlatego to się nie udało. Get them! Gdybym poprawnie odpowiedział. To udałoby nam się to ukraść. Aż. Kurczę, nie słuchałem uważnie Phoebe. Wydawało mi się, że ta rozmowa będzie... No nie będzie dotyczyła niczego istotnego i tak pobieżnie tylko czytałem, co ona do mnie mówi. What was all that noise? Damalis doesn't have to worry about her client now. That wasn't what she wanted you to do. I dealt with him, didn't I? Well, at least I could sneak in, okay? Look. What does the letter say? It's mean. It says he'll get hurt if he keeps doing things wrong. Yeah, I thought as much. And it says more. That he needs to bring Damalis to a place here in Corinth. There's directions. What do you think it is? Don't know. But I'll find out. Right behind you. Not this time. Go to Damalis and wait for me there. Oh, please. You've done enough for today. It could be dangerous. I'll come find you after. Place to bring Damalis. A prison? Zbadaj tajemnicze miejsce. Co się dzieje w tajemniczym domu? Tajemniczy dom zaraz sobie zbadamy, tylko najpierw odwiedzimy Kowala. Bo mam to zrobić już od wielu odcinków i zawsze coś mi zaprząta głowę i do niego nie trafiam. Właśnie, gdybym to zadanie wykonał poprawnie, to ten gościu by nie zginął. On by ukradł te papiery. On by się niczego nie zorientował i wszyscy byliby zadowoleni. I żywi. Najpierw sprzedaż. Co my tu mamy? Miecz. Może jedną sztukę sobie zostawię. Zdobiony sztylet. Ten epicki ma więcej statystyk. Zachowamy go. Resztę możemy, myślę, sprzedać. Podoba mi się walka tymi długimi
bronią obuchową. I teraz korzystam chyba z tego. Ciężki obuchowy. I to sobie zostawimy, te pozostałe sprzedamy. Zostawię sobie jeszcze może to. Nie, dobra, 260 sprzedamy. Ciężkie sieczne, kosa żniwna. Tego nie mogę używać, ale to sobie zostawię. A, teraz tego używam, przepraszam bardzo. Ciężkie obuchowe sprzedamy. Tego używam. Kostur epicki. Jego sobie zostawimy i w niego sobie zainwestujemy trochę punktów. Z włóczni nie korzystam, ale zacznę. Sprawdzimy sobie, jak się walczy włócznią. No do tej pory tylko walczyłem sztyletami. To możemy sprzedać. Już mam 10 tysięcy golda. Tego nie mogę założyć. Może sobie to zostawię jeszcze. Tak. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To wyglądało bardzo fajnie, ale już nam się nie przyda. Tutaj muszę zmienić karwasz na ten epicki chyba. Zdecydowanie ten jest słabszy, to możemy sprzedać. To możemy sprzedać, zostawimy sobie tylko ten epicki. Ale będę miał siana. Pancerze. Czy mamy coś lepszego? Niestety nie. Kiecki. To też chyba nie ma nic ciekawego nowego. Której używam? Sprzedaj wszystkie towary. Wszystko to może nie. Nie wiem, którą mam teraz na sobie. Dobra, sprzedajmy tak. Z butów. Te, które mam, zostawiam, resztę golimy. Towary na sprzedaż. Aha, sprzedaj wszystkie towary. Jak najbardziej możemy ten cały szrot sprzedać. 4,5 koła. Rządzę. Ulepszymy sobie broń. Aha, nie mogę, nie mam drewna. Kurka z tym drewnem. Dobry człowieku, masz trochę drewna? Nie masz. Dobrze. Kupimy od niego wszystkie skóry, bo z tym też zawsze problem jest. Jak to kupić hurtem? Aha, tutaj, dobra. Szkoda, że nie ma drewna, no. Kurczę, muszę ich częściej odwiedzać. Mam 5 patyków, a nie chce mi się specjalnie chodzić, żeby szukać tych zasobów. Zobaczmy jeszcze grawerunek. Może coś sobie tutaj walniemy z tego. Co to daje? Odwiedź kowala, by wygrawerować. No tutaj kamień. Nie wiem, co to jest. Cenny klejnot i żelazo. I sobie zrobimy tutaj grawerunek taki. Plus 20 do obrażeń za użycie zdolności spartański kopniak. Za użycie wachlarz strzał, strażno niszczący strzał. Chyba najczęściej z kopniaka korzystam, więc... Więc zrobimy sobie to. No nie są w sumie drogie rzeczy. Sprawdźmy, co możemy sobie wygrawerować na hełmie. Obrażeń do wojownika, zadawanych mieczeń, obrażeń łowcy, przetrafienie w głowę. Do wszystkich. Może do kryta sobie dodajmy.
Z łuku czasem strzelam. Zobaczmy, co mogę w łuku. A, to już drewno wymagane jest. No, to już niestety tego nie przeskoczymy w tym momencie. Potencjał żywiołów, obrażeń łowcy. 12 do pancerza. No ale ci nie przyjrzałem, czy te grawerunki jakoś na broni widać, ale chyba nie. A może widać? Zobaczmy, co się dzieje w tajemniczym domu. I na przyszłość niestety musimy odwiedzać wszystkich kowali w okolicy. No chyba, że będziemy tutaj na przykład do lasu jeździć, nazbierać tego drewna. Tutaj są jakieś leśne postępy. Zawsze zapominam, żeby na to zwracać uwagę, jak podróżuję. Nowy poziom dostałem? A z jakiego, że tak powiem? Tu nie chcemy. Dobra, nie chcemy z wami walczyć. Nie, odczepcie się. Chyba za ten skok dostałem expa, nawet nie zauważyłem. Znowu, ale awantura. Za ten skok dostałem chyba expa i dostałem level. Nie chcę z nimi walczyć na razie. Nowy level. A, miałem ten karwasz założyć jeszcze. Zobaczmy, co mamy nowego. Tego nie mogę używać. Tutaj nie mam nic nowego, co by mnie interesowało. Karwasz. Tu był karwasz. Właśnie, z karwaszów mam... A przecież to sprzedałem wszystko, skąd ja to ponownie. Coś mi tu nie gra. Epicki karwasz. 108 pancerza. 114. Co my tu mamy? Obrażenia dla łowcy. Weźmiemy chyba to. Ej, sprzedałem tyle tego stafu. Nadal mam to w... Nie wiem, jak to działa. Generalnie, widzę, że tak. Mój legendarny łuk, o który tyle walczyłem, już jest delikatnie do dupy. Bo już mam łuk inny legendarny, który jest lepszy. Więc to był łuk za tego dzika. Niestety się już przeterminował. Bardzo szybko nawet się przeterminował. Myślałem, że go będę dłużej używał. Czy ja coś w ogóle sprzedałem? Goddammit, wydawało mi się, że obchnąłem wszystko, co się... Tam nie będą walczyć. Będą mnie gonić. Wydawało mi się, że sprzedałem wszystko, co mogłem. I zostawiłem sobie tylko te pojedyncze rzeczy. Znowu gdzieś wlazłem w jakąś świątynię, no. Aha, do tego domu chyba. Nie wiem, tutaj zbadać, co się tutaj dzieje. Dobra, poczekajmy chwilę. Aż się uspokoją. Zbadaj tajemniczy dom. Łowca przyjechał. Przybiegł. Zauważył mnie? Nie. Łowca wyniechał jakąś aferę. No, może tu jeszcze wejdzie na ten dach, co?
20 poziom, a ja mam który? Też chyba 20. Tak jest. Więc teoretycznie mógłbym go załatwić jednym uderzeniem. Ale postarajmy się to załatwić bez walki, jak najciszej. Trochę ten łowca mi tutaj komplikuje sprawę Wahudra. Czekajcie, gdzie ja muszę w ogóle dojść? Dokładnie tutaj na ten dziedziniec? Centralnie. To nie wiem, czy tutaj się dostanę w sposób niezauważony. A to jest chyba teren śledztwa. Zbadaj tajemnicze miejsce, więc to jest pierwszy... Muszę ich zabić, no niestety. Bo to jest teren śledztwa i tutaj będziemy musieli spędzić pewnie dłuższą chwilę. Kurna, goddammit. Akurat wszyscy stoją w jednym miejscu, dokładnie na tym... na tym dziedzińcu. Ciekawe, czy mają jakąś trasę patrolów, czy tak, co, będą stać tutaj cały czas? Chociaż tak, tu mam jeden ślad. Czy ja bym tutaj mógł dojść niezauważony? Może nie. Ale zobaczmy inne ślady, gdzieś w okolicy są. Łowca z niedźwiedziem. A który to taki? Twardziel. Gdzie oni są? Który to mnie tutaj tak ściga? To jestem ja. Level 18. Niestety nie wiem, jak on ma na imię. Korakes, zwany kolekcjonerem sztuki. Co za czubek, z niedźwiedziem chodzi. Korakes, Kassandra, Muła. Nie widzę Korakesa nigdzie niestety. 35, 40, to nie są w moim zasięgu chłopaki. Jest Korakes. Stopień 8. Czego nie lubisz, Korakesie? Masz niedźwiedzia. Leśna błyskawica. Przemierza świat z niedźwiedziem. Wygląda fajnie. Otrzymuje większe obrażenia od ataków wręcz. Dobra, mamy jakieś ruchy, widzę tutaj. Kapitan gdzieś idzie. Niedaleko poszedł, ale zaczynają się rozchodzić, co mnie bardzo cieszy. Nie bardzo wiem, jak się tu mam za nich zabrać, no. Spróbujemy tak bezczelnie tutaj w te krzaczki zejść. Yeah,
Niestety tutaj nie mogę. U, to nic, zaraz mnie zobaczy ten owód. Ciekawe, ten łowca akurat się tutaj musi kręcić teraz w tym momencie. Kiedy ja tu chcę misję zrobić, to akurat on w tym momencie tutaj ma jakiś, nie wiem, punkt, gdzie w kółko chodzi. Kurczę, nie ma tu w ogóle jak podejść, no. Tego załatwię, to przecież ten mnie zobaczy. Ale oślepały, patrzcie, w samym środku jest. It's blood. Lots of it. Plan był dobry. Gdzie jest łowca? Jeszcze muszę kontrolować łowcę. Łowca idzie. Goddammit. Ile on ma tą level? 20 chyba. Może być problemik z tym niedźwiedziem jego. To jest łowca? To jest łowca. Goddammit. Not good, not good. Tylko dach mnie ratuje chyba i spartańskie kopniaki sadzone z dachu. Mam nadzieję, że tutaj niedźwiedź nie wejdzie na górę. O, idzie łowca. Come on, come on. Chodź, chodź na górę, chodź, 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 chodź. A teraz schodzimy. O, nie zeszł, oż, goddammit. Co za łosie. Kurde, nie mogę ich zrzucić. O! Jak mi przykro, panie łowco. Ten jeszcze żyje? Aha, mogę go tutaj zwerbować, ale czy on mi jest potrzebny? To jakiś zwykły... Mogę go wziąć, podnieść i wynieść gdzieś w krzaki. On tak tu będzie żył sobie? No, może ci ktoś pomoże. W każdym bądź razie przeżyłeś. O, łowca był członkiem... Ale to nie był ten łowca z niedźwiedziem. Co ciekawe. Kogoś innego ubiłem. Ale to był jeden z czcicieli, więc... Okej. Dalej badamy ślady, szukamy śladów. W sumie plan był dobry. Tutaj całkiem nieźle mi się udało podejść do nich. Teren śledztwa. Całkiem blisko podszedłem i gdyby moja postać tutaj się za bardzo... No jeszcze jakiś osioł jeden. Gdyby moja postać tak bardzo nie wychyliła, to bym ich tutaj załatwił w ten sposób. Dobra, on tam coś wyniuchał, ale nie bardzo wie chyba co. Niech tak zostanie.
A, tu trzeba wejść. Tutaj by mi się nie udało przejść. Musiałbym ten dzban rozwalić. I nie udałoby mi się tutaj przejść w sposób niezauważony. Malaka, what is this? Chains? Oil? This can't be what I think it is. Gotcha! All right, you little shit. Ooh. Who sent you? No ten co za jeden? What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave, Phoebe, now! Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude? This is Corinthia. Anything goes in this sex, Andron. And the monger will be satiated. You're as sick as he is, worm. Whether they like it or not, any victim he likes gets his special treatment. I'll tell him you volunteer. You'll get my special treatment right now. I'll fucking kill you. A, to jakiś pokój uciek był. Ukryty. Oż, broń się. Wpadł w ścianę. Z łuku będzie do mnie strzelał z tej skrzyni. No what the fuck, no. Chodź tutaj walcz. Zginął w jakiś okrutny sposób, którego nie jestem w stanie opisać. Wszedł na skrzynię, zszedł, teleportowało go i zginął. Dobra, tamten jeszcze kona, niech sobie kona. W sumie mógłbym go wziąć i nosić na plecach. Kolejny eksperyment społeczny. Jak długo będę mógł chodzić z umierającym żołnierzem na plecach? O, tu idzie żołnierz, o. Zobacz, mam twojego ziomka na plecach, halo. Nie przeszkadza ci to? Nie, nie. Szkoda, że nie mogę biegać z nim, a wspinać się też nie mogę chyba, nie. No i nikomu to nie przeszkadza. Okej. Okay. Rzuciłbym go w jakimś... Może u siebie na okręcie go zaniosę. Właśnie, gdzie jest mój okręt? Będą mi jaja. Gdzie ten statek? Tam. Rzucę go sobie na okręcie. Zobaczymy, czy będzie ze mną podróżował. Czy gra go zapisze? Na okręcie. Tu jakaś kobieta biega w kółko. Nie wiem, o co jej chodzi. No, szybkość podróży nie jest zbyt wysoka. Takie dreptanie z gościem na plecach. Zaraz sprawdzimy, czy mi go gra zapisze na okręcie. On miał takiego... W sumie mógłbym takich sobie, jakby go zapisała gra na moim okręcie, to mógłbym taką tam całą stertę takich sobie niedobitków złożyć. Aha, czy ja z nim tu wejdę teraz? Pytanie z kolei. Hop. Postawię go sobie na mostku, niech tutaj leży. Zdobycz. O, coś mi się noga wykrzywiła, halo. Dobra, niech leży. A ja idę oddać questa.